Rozwijające się wśród elit kolekcjonerstwo dzieł sztuki oraz wspaniałe zbiory monarsze przez wieki tworzyły podwaliny polskiej kultury i tożsamości narodowej. Po utracie niepodległości świadomość narodowa Polaków przetrwała głównie dzięki językowi, kulturze materialnej i pisanej. Strażnikami tradycji poza muzeami i galeriami były w znakomitej części rody szlacheckie. Rodziny Raczyńskich, Potockich, Sapiechów, Ciechanowieckich, Krasińskich czy Zamojskich na trwałe zapisały się w historii jako wybitni mecenasi sztuki. Wybuch II wojny światowej zburzył ten świat i zagroził ciągłości budowanym przez wieki polskim tradycjom kolekcjonerskim. Jedną z najcenniejszych kolekcji zgromadziła rodzina Czartoryskich. Muzeum utracone przywraca pamięć. Rodzinie Czartoryskich Polska zawdzięcza uznawane za najcenniejsze w przedwojennych rodzimych zbiorach trzy obrazy. Damę z gronostajem Leonardo da Vinci. Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem Rembrandta van Rijn oraz portret młodzieńca Rafaela Santi. Historia tych trzech obrazów układa się w prawdziwie dramatyczną opowieść. Jest rok 1800. Adam Jerzy Czartoryski kupuje w Italii dwa wielkie renesansowe dzieła. Damę z gronostajem Leonarda oraz portret młodzieńca Rafaela. Oba obrazy są prezentem dla ukochanej matki Izabeli z Flemingów Czartoryskiej. Rok później Izabela Czartoryska tworzy w rodowej siedzibie w Puławach pierwsze na ziemiach polskich muzeum, którego kolekcja stanowić będzie zaczątek Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie. 30 lat później wybucha powstanie listopadowe. Zanim upadnie i zanim Rosjanie skonfiskują wszystkie majątki polskich rodzin, opowiadających się za niepodległością, zanim wywiozą 40 tysięcy tomów z Puławskiej Biblioteki Czartoryskich do Petersburga, rodzinie udaje się uratować cenne zbiory. Wielka trójka arcydzieł trafia do Pałacu Czartoryskich w Sieniawie, gdzie pozostaje zamurowana w ukryciu przez kolejnych 8 lat. Kiedy ponownie sytuacja robi się niebezpieczna, książę Adam Jerzy Czartoryski wywozi kolekcję do Paryża. W stolicy dochodzi do gwałtownych wydarzeń. Podpalają ją i pustoszą paryscy komunarci, obrazy jednak bezpiecznie przetrwały. W 1882 roku całość kolekcji zostaje wywieziona przez syna Adama, Witolda Czartoryskiego, do Krakowa. Książę Witold tak pisze do krakowskiego kustosza. Rafaela nikomu nie pokazywać. Powinien być w pokoju suchym i niezimnym. Trzeba zaraz na powrót założyć szkło i kazać zrobić sztalugę, bo wisieć nie powinien, tylko stać. Nareszcie najmocniej zalecam, by słońce na nim nigdy nie padało. Przed wybuchem I wojny światowej Czartoryscy umieszczają kolekcję na kilka lat w Dreźnie. Powraca stamtąd w 1920 roku. W tym czasie prowadzenie muzeum obejmuje Augustyn Józef Czartoryski. Latem 1939 roku, w obliczu zbliżającej się wojny, podejmuje decyzję zamurowania części kolekcji w piwnicach muzeum. 1 września Niemcy napadają na Polskę. Najcenniejsze skarby Augustyn Czartoryski wywozi do rodzinnej siedziby w pałacu w Sieniawie. Dzieła spakowano wtedy razem z antycznym złotem i numizmatami. Znalazły się tam również iluminowane rękopisy, perskie kobierce, cenna broń i słynna szkatuła królewska, czyli klejnoty koronne polskich królów. Wszystko zapakowano do 16 specjalnie przygotowanych cynowych skrzyń. Jedna z nich interesuje nas w tym wypadku najbardziej, oznaczona czarną farbą monogramem LRR Leonardo Rafael Rembrandt. Pod osłoną nocy i w tajemnicy skrzynię zamurowano w piwnicy oficyny pałacu.
15 września Wehrmacht zajmuje pałac. Dzięki konfidentowi żołnierze wkrótce poznają miejsce ukrycia skarbu. Ściana w piwnicy zostaje rozbita. Niemcy kradną złoto, królewskie klejnoty koronne i numizmaty. W pośpiechu zostawiają obrazy i cenne ryciny. Znamy relacje jedynego świadka tych wydarzeń, gospodyni Czartoryskich. Zofia Schmidt wspomina, zbiory były porozrzucane i podeptane. Obraz Leonarda Dama z gronostajem uszkodzony butem stał oparty o półkę. Na półce leżał obraz Rafaela, portret młodzieńca. Gdy Wehrmacht opuszcza okradziony i zdewastowany pałac, Czartoryscy rozpaczliwie ratują to, co pozostało przed zbliżającą się z drugiej strony Armią Czerwoną i wysyłają do Pełkin majątku kuzyna. Tam skarb trafia niestety w ręce gestapo, a książę i księżna zostają aresztowani. Skarby książąt Czartoryskich wracają do Krakowa. Początkowo do Biblioteki Jagiellońskiej, a potem do zamku na Wawelu, siedziby generalnego gubernatora. Był nim Hans Frank, wcześniejszy minister sprawiedliwości III Rzeszy. Od 1943 roku Frank systematycznie przesyła zrabowane w Polsce dzieła sztuki do swoich domów w Bawarii i do mieszkania w Monachium. 15 stycznia 1945 roku wydaje rozkaz o ewakuacji władz generalnego gubernatorstwa na niemiecki wówczas Dolny Śląsk. Dwa dni później z Krakowa wyruszają osobno dwa konwoje ciężarówek z najcenniejszymi łupami. Docierają do Sichowa, ówczesnego Cichau, gdzie w wynajętym pałacu barona Manfreda von Richthofena Frank urządza swą tymczasową siedzibę. Przez kilka dni przegląda tam zrabowane zbiory i dokumenty. Niektóre niszczy. Łup Franka trzema ciężarówkami dociera nocą z Sichowa do pałacu w Morawie, ówczesnym Murau pod Strzegomiem. Melitta Salai, spadkobierczyni pałacu, wówczas dziecko, wspomina, że mama obudziła ją i rodzeństwo i poleciła zejść do salonu, mówiąc: czegoś równie pięknego być może nigdy już nie zobaczycie. Przy świetle latarki zaspane dzieci oglądają stojące na podłodze arcydzieła. Zbliża się koniec wojny. Hans Frank przedziera się do Bawarii, gdzie 4 maja 1945 roku zostaje aresztowany przez Amerykanów. Amerykanie znajdują w domu Franka obrazy Leonarda i Rembrandta. Przekazują je Karolowi Estreicherowi. 30 kwietnia 1946 roku Estreicher przybywa do Polski w konwoju z odzyskanymi skarbami. Na dworcu głównym w Krakowie witają go tłumy. Wśród odzyskanych brakuje jednak portretu młodzieńca Rafaela, który znika już wcześniej w niewyjaśnionych okolicznościach i do dziś los jego pozostaje nieznany. Jak wierzą i przekonują niektórzy, obraz nie został zniszczony. Może pozostaje ukryty w bankowej skrytce lub wisi u kogoś beztrosko na ścianie. Czytał Andrzej Chyra. Zamek w Gołuchowie. Ordynacja książąt Czartoryskich. W 1853 roku zamek gołuchowski wraz z przyległymi dobrami kupuje Tytus Działyński. Jego syn Jan żeni się z córką księcia Adama Jerzego Czartoryskiego, Izabelą. Małżonkowie poświęcają kilkanaście lat na przebudowę zamku, przekształcając go nie tylko w elegancką rezydencję z okazałym parkiem, ale i prywatne muzeum. W 1893 roku władze Prus wydają zgodę na ustanowienie ordynacji książąt Czartoryskich w Gołuchowie. W jej statucie widnieje zapis gwarantujący powszechną dostępność zbiorów oraz niepodzielność kolekcji.
W istocie przed II wojną światową Gołuchów należał do najbogatszych muzeów prywatnych. Największą jego ozdobą był zbiór 259 antycznych waz pochodzenia greckiego, egipskiego, cypryjskiego, kartagińskiego i galijskiego oraz figurek tanagryjskich. Zbiór bodaj najcenniejszy obok tego w British Museum. Od 1937 roku zbiorami muzeum zarządzała księżna Maria Ludwika Czartoryska. I to ona właśnie w obliczu zbliżającej się wojny ukryła przed Niemcami najcenniejsze eksponaty. Wiosną 1939 roku w tajemnicy przewozi część skarbów do Warszawy. Z kolekcji waz księżna Czartoryska zabrała jedynie te niewielkie, jak czerwonofigurowy ryton, naczynie w kształcie głowy barana z V wieku przed naszą erą, który podobno przez całą drogę trzymała na kolanach. W piwnicznej skrytce swej kamienicy na ulicy Kredytowej 12 umieszcza 18 obitych blachą cynkową drewnianych skrzyń, a w nich emalie limozyjskie, terakoty, w tym niezwykle cenne figurki z Tanagry z IV wieku przed naszą erą, egipskie i antyczne brązy, szkła grecko-rzymskie, a wśród nich wspaniały kielich szklany z III wieku naszej ery. Jesienią 1941 roku okupanci orientują się, że zbiory zajętego zamku w Gołuchowie są niekompletne. Trop szybko wjedzie do księżnej Marii Ludwiki i w październiku zamurowane skarby zostają odkryte. Szef muzeów dystryktu warszawskiego Alfred Schallenberg nakazuje dyrektorowi Muzeum Narodowego w Warszawie Stanisławowi Lorencowi przewiezienie skrzyń do muzeum, a następnie wysyłkę ich do Krakowa. Profesor Lorenc robi co może, by opóźnić wywóz i skutecznie przeciąga wszelkie procedury aż do wybuchu Powstania Warszawskiego. 9 października 1944 roku Niemcy wywożą jednak większość dzieł do zamku Fischhorn w Austrii. Część z nich została zwrócona już w 1946 roku. Tymczasem kolekcję, która została na zamku w Gołuchowie, Niemcy przewieźli do Poznania, a następnie ewakuowali do składnic urządzonych w bunkrach w pobliżu Międzyrzecza i Sulęcina. Stamtąd trafia wraz z Armią Czerwoną do Związku Radzieckiego. Wystawiona w Ermitażu jako łup wojenny czeka aż do 1956 roku, kiedy to staraniem profesorów Stanisława Lorenca i Kazimierza Michałowskiego udaje się ją sprowadzić z powrotem do Polski. Księżna Maria Ludwika Czartoryska po klęsce powstania w podartej sukience i boso, pieszo dociera do swej rodziny w Podkowie Leśnej, a rezydencja na Kredytowej 12 zostaje wraz z cennym wyposażeniem doszczętnie spalona. Spośród skarbów kolekcji zaginione po dziś dzień pozostają między innymi ryton czerwonofigurowy w kształcie głowy barana, sygnowany przez garncarza Brygosa. Kantaros sygnowany przez garncarza Sotadesa. Czarka attycka ze sceną ćwiczenia skoku z miejsca w palestrze. Askos w formie kaczuszki. Skarby te najprawdopodobniej zostały zrabowane przez Niemców z sal Muzeum Narodowego w dniach Powstania Warszawskiego. Czytał Wojciech Malajka. Muzeum Narodowe w Poznaniu. XIX wiek to dla Wielkopolski czas próby dla jej narodowej tożsamości. Pozostając pod zaborem potężnych Prus, na rozmaite sposoby opiera się wynarodowieniu. W 1857 roku w Poznaniu powstaje Muzeum Starożytności Polskich i Słowiańskich, ufundowane przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. W latach 70. XIX wieku Seweryn Mielżyński przekazuje do zbiorów swoją niezwykle cenną kolekcję.
W 1894 roku powstaje Muzeum Cesarza Fryderyka III, które w 1919 wraz z odzyskaniem przez Polskę niepodległości zostaje przemianowane na Muzeum Wielkopolskie. Jego zbiory wraz z przekazanymi w depozyt zbiorami mielżyńskich dają początek jednej z najbogatszych ekspozycji rzeźby i malarstwa w II Rzeczpospolitej. W 1939 roku niemiecka okupacja Polski staje się ponownie powodem zmiany nazwy instytucji na Kaiser Friedrich Museum Posen. Niemcy inwentaryzują najcenniejsze zbiory muzeum. Każde z płócien znakowano białą, olejną farbą na odwrocie ramy w jej lewym górnym rogu. Kolejne numery poprzedzane były skrótem KFMP. Skatalogowane dzieła przewożą w głąb Rzeszy lub do proboszczówki i kościoła świętego Marcina w Poznaniu oraz składnic na terenie fortu w okolicach Solęcina, Śmiglu i Pniewach. Nieznane są nam losy wielu wywiezionych dzieł sztuki. Są wśród nich Kleopatra, Władysław Czachurski, Święta Barbara, popiersie Napoleona I, Antonio Canova. Zatrzymajmy się przy KFMP 233. Dziewczyna z gołębiem, Antoine Penn. Autor z urodzenia Francuz był malarzem i rysownikiem okresu rokoka. Był nadwornym malarzem królów Prus. Dekorował zamki Charlottenburg w Berlinie i Sanssouci w Poczdamie. Jego płótno zakupiło poznańskie muzeum w 1931 roku od hrabiny Ludwiki Sumińskiej. W 1943 roku dziewczyna z gołębiem w towarzystwie najwartościowszych dzieł kolekcji muzeum rozpoczyna wymuszoną podróż w głąb Rzeszy. 2 lata później trafia w ręce Armii Czerwonej. Rosjanie wywożą odnalezione zbiory do ZSRR. Dzięki 2 akcjom rewindykacyjnym w 1946 i 1956 roku udaje się na powrót sprowadzić do Poznania znaczną część zrabowanej kolekcji. Niestety słuch po dziewczynie z gołębiem ginie. Aż do niedawna. Wiosną 2010 roku do Ministerstwa Kultury wpływa informacja o pojawieniu się zaginionego płótna w antykwariacie w Moskwie. Piotr Michałowski z Muzeum Narodowego w Poznaniu udaje się do stolicy Rosji. We wskazanym antykwariacie odnajduje poszukiwany obraz i potwierdza jego autentyczność. Prace nad odzyskaniem dzieła nadal trwają. Czytał Arkadiusz Jakubik. Muzeum Narodowe w Gdańsku. Dzisiejsze Muzeum Narodowe w Gdańsku powstało pod koniec XIX wieku z połączenia Muzeum Rzemiosł Artystycznych i Muzeum Miejskiego. Wspaniałe zbiory zawdzięczało m.in. Fundacji Karla Klozego, hojności zamożnych rodzin gdańskich, kościołów i słynnej kolekcji gdańskiego kupca Jakoba Kabruna, złożonej z kilku tysięcy obrazów, rysunków i rycin mistrzów europejskich tworzących od końca XV do początków XIX wieku. Stadtmuseum Wolnego Miasta Gdańska prężnie działa nawet podczas II wojny światowej, kiedy to aż do 1941 roku powiększa swe zbiory kolejnymi zakupami.
Niemieckie władze muzeum dopiero po załamaniu się frontu wschodniego w 1943 roku podejmują decyzję o systematycznej ewakuacji zbiorów. Dzieła sztuki przewożą do przygotowanych wcześniej składnic, m.in. w Pręgowie, Rusocinie, Stegnach i Żucewie. Kolekcja Kabruna zostaje w części wywieziona do Niemiec i ukryta w okolicach Halle. W 1944 roku do zamku Reinhardsbrunn w Turyngii ewakuowane są pozostałe cenne płótna, rzeźby, numizmaty i porcelana. Po zakończeniu wojny rozpoczynają się poszukiwania ukrytych skarbów. Równolegle działają dwie grupy specjalistów. Polska i radziecka, składająca się z pracowników Komitetu do Spraw Sztuki przy Radzie Ministrów ZSRR pod dowództwem Leontija Denisowa. Wiosną 1945 roku przybywa do Gdańska dyrektor Stadtmuseum Willi Drost oraz miejski konserwator zabytków Erich Vollmar. Ujawniają Polakom spis miejsc, w których ukryto zabytki. Rosjanie po przeszukaniu Szczecina, Wyspy Rugi oraz 21 innych miejsc w okolicach Gdańska również obwieszczają sukces. 1 sierpnia 1945 roku Rosjanie przekazali muzeum w Gdańsku 131 obrazów olejnych, 65 rzeźb, 82 płaskorzeźby i 13 zabytkowych szaf. Najcenniejsze skarby wywieziono jednak do Związku Radzieckiego. W sumie Rosjanie spakowali 97 skrzyń z muzealiami. 17 z nich wyleciało 24 września 1945 roku samolotem Douglas 20. Skrzynie przewieziono do Państwowego Muzeum Sztuk Pięknych imienia Puszkina w Moskwie. Pozostałe trafiły tam później lub rozwieziono je po innych muzeach radzieckich. W przełomowym 1956 roku przeprowadzono rewindykację, której wynikiem był powrót części tych dzieł do Polski. Strona radziecka zwróciła wówczas obrazy, rysunki i ryciny, w sumie 4595 prac. Z liczącej 8800 obiektów kolekcji Jakoba Kabruna, Gdańsk odzyskał jedynie 1940. Na zwrot pozostałych zabytków wciąż czekamy. Do Polski po dzień dzisiejszy nie wróciły między innymi Krajobraz z krowami, Eilbert Jakobson Kajp. Portret medyka, Christoph Paulis. Kwiaty w wazonie, Andreas Stech. Wieśniak na targu, Albrecht Dürer. Czytał Mirosław Baka. W 1939 roku Polska została napadnięta przez swych sąsiadów. Niemcy grabili planowo, a Rosjanie niejako przy okazji. Amerykański prawnik Robert G. Story, uczestnik procesu norymberskiego, mówiąc o skali grabieży, obrazowo stwierdził, że niemiecki łup był znacznie większy niż połączone zbiory Metropolitan Museum w Nowym Jorku, British Museum w Londynie, Louvre w Paryżu
i Galerii Tretiakowskiej w Moskwie. Z Polski zniknęło ponad 1 000 000 pojedynczych dzieł sztuki. Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR oraz Ad Artis, Fundacja Sztuki SAR dziękują za wsparcie i pomoc w realizacji projektu Muzeum Utracone panu Bogdanowi Zdrojewskiemu, ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego, pani Małgorzacie Omilanowskiej, podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, patronom honorowym pani Annie Komorowskiej, małżonce prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiemu Komitetowi do Spraw UNESCO, pani Hannie Gronkiewicz-Walc, prezydent miasta stołecznego Warszawy, panu Jackowi Majchrowskiemu, prezydentowi miasta Krakowa, panu Ryszardowi Grobelnemu, prezydentowi miasta Poznania, panu Pawłowi Adamowiczowi, prezydentowi miasta Gdańska, panu Mieczysławowi Strukowi, marszałkowi województwa pomorskiego, partnerowi pokazu. Za pomoc w realizacji projektu dziękujemy panu Andrzejowi Rotermundowi, dyrektorowi Zamku Królewskiego w Warszawie, pani Agnieszce Morawińskiej, dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie, panu Pawłowi Jaskanisowi, dyrektorowi Muzeum Pałac w Wilanowie, panu Janowi Ostrowskiemu, dyrektorowi Zamku Królewskiego na Wawelu, panu Wojciechowi Suchockiemu, dyrektorowi Muzeum Narodowego w Poznaniu, panu Wojciechowi Bonisławskiemu, dyrektorowi Muzeum Narodowego w Gdańsku. Szczególne podziękowania składamy Radzie Programowej projektu, w której zasiadają pan Andrzej Rotermund, dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie, pani Maria Poprzęcka, Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Warszawski, pan Władysław Stępniak, naczelny dyrektor Archiwów Państwowych, pan Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej, pan Paweł Jaskanis, dyrektor Muzeum Pałac w Wilanowie, pan Piotr Majewski, dyrektor Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Yeah.
dzień.